Paradoks nauki polega na tym, a może nie paradoks, tylko właściwość nauki polega na tym, że im więcej wiemy, tym więcej jesteśmy w stanie zadać pytań. I to według mnie jest niekończąca się przygoda. Tydzień noblowski to czas, w którym nasza uwaga wyjątkowo koncentruje się na osiągnięciach nauki i kultury. Od ponad 100 lat wypełniany jest testament Alfreda Nobla, wynalazcy, który w przypływie geniuszu dał impuls do działania wielu pokoleniom twórców. W miarę jak będziemy wiedzieć coraz więcej o otaczającym świecie, o wszechświecie, będziemy stawiać coraz to nowe pytania, ale ta przygoda według mnie się nie skończy, przynajmniej w przewidywalnym czasie, który tutaj nas czeka w Układzie Planetarnym, czyli tam parę miliardów lat. Tydzień noblowski to jest czas, kiedy tłumaczymy naukę. Kiedy eksperci, naukowcy Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mówią nam o tym, czego dotyczą odkrycia, osiągnięcia, które właśnie zostały nagrodzone. Jak powiedział profesor Malinowski, ludzie mają opinię, a naukowcy mają wiedzę. I ta wiedza jest kluczowa dla rozwoju czy rozwiązywania różnego rodzaju problemów, wyzwań, przed którymi stoi współczesny świat. Centrum Współpracy i Dialogu UW uruchomiło Centrum Informacji Tygodnia Noblowskiego po raz drugi. Przez 6 intensywnych dni prowadziliśmy 6 transmisji ze Sztokholmu i Oslo oraz tłumaczyliśmy decyzję Komisji Noblowskiej ustami 25 ekspertów z 10 wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nasi eksperci wzięli udział w 6 briefingach prasowych, dzięki którym za pośrednictwem 20 materiałów telewizyjnych, 170 materiałów radiowych i ponad 900 publikacji prasowo-internetowych udało się dotrzeć do ponad 36 milionów odbiorców. Nobel chciał nauki, która rozwija świat i cywilizację. I właśnie naszą misją w Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego jest sprawić, byśmy częściej wsłuchiwali się w głos naukowców. Takie sztywne dzielenie dziedzin, szczególnie jeśli chodzi właśnie o chemię, fizykę czy biologię, przestaje być zasadne, ponieważ te dziedziny wzajemnie przenikają się w coraz głębszy sposób. To jest chyba nieunikniony kierunek nauki w tej chwili, ta interdyscyplinarność właśnie. Stawiając tylko na ten rozwój taki ściśle naukowo-technologiczny, który jest niezbędny i bardzo potrzebny, jakby rozwijamy się w taki sposób zaburzony, gdzie ta nasza druga część, czyli ta część związana z empatią, związana z, nie wiem, ze zrozumieniem inności, związana z relacyjnością naszego istnienia szeroko rozumianą, ta część zaczyna szwankować. Największym deficytem dzisiaj jest deficyt odwagi, a przede wszystkim odważnego mówienia o wartościach. Kto dzisiaj się odważy, żeby wstać i powiedzieć, potrzebujemy więcej dobroci?